To był typowy mecz walki. Wiadomo, w jakiej sytuacji przed meczem były obydwa zespoły. Gospodarze musieli to wygrać za wszelką cenę. Myśmy nie musieli, ale chcieliśmy. I myślę, że pokazaliśmy, że nie broniliśmy tego Częstochowy i kopaliśmy piłkę do przodu, również próbowaliśmy coś stworzyć. Mecz był z gatunku tych, że tak powiedziałem zawodnikom w szatni, kto strzeli bramkę, ten wygra. Wątpiłem, żeby cokolwiek mogło się zmienić po stracie bramki. W związku z tym oczywiście przywiązywaliśmy bardzo dużą wagę do gry w obronie. Dobrze asekurowaliśmy się, no niestety nie ustrzegliśmy się błędu, szczególnie w pierwszej połowie, gdy jeden z zawodników Sanoka nie wykorzystał sam. I myślę, że to był taki przełomowy moment w meczu, że w zawodnika Sanoka jakby troszkę siadła wiara i praktycznie w pierwszej połowie poza strzałami z dystansu no nie było już jakichś sytuacji. Druga połowa różnie się mogła ułożyć, bo myśmy mieli sytuację sam na sam Gilara, gdzie bardzo dobrze bronił bramkarz. Natomiast ataki Sanoka były, trzeba powiedzieć, dosyć chaotyczne i wbijanie tylko długiej piłki w stronę bramki no nie przyniosło efektu. Nie było u nich aż tak przewagi wzrostowej w przodzie, żebyśmy no jakąś mieli duże problemy. No i praktycznie można powiedzieć, że jakichś wielkich sytuacji poza tym strzałem no z dystansu Sanok nie miał i uważam, że wynik tego meczu jest sprawiedliwie. Nad skutecznością cały czas przy każdym treningu mniej czy więcej pracujemy i powiem szczerze, że tego elementu gry no nie możemy od początku sezonu poprawić, nie możemy tego zmienić, żebyśmy mieli przykładowo jedną sytuację, mamy kogoś i strzelili, a my mamy po 4, po 5, po 6 nie strzelamy. No, trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć sensownego, ponieważ no, nie jestem wróżką czy prorokiem, żebym wiedział jak wyjść z tej sytuacji. Beznadziejnej sytuacji, niestrzelanych bramek, sytuacji, które powinny być wykorzystane. Bo jakbym wiedział, to już bym to na początku rundy zmienił, prawda? Ustawienia zmieniamy, trochę mamy problemów kadrowych przez kontuzje, przez kartki, bo nie oszczędzają nas sędziowie w tym temacie, ale mówię, no, z gry trzeba być zadowolonym w sensie takim, że kto wychodzi na boisko, zostawia wszystko, co jest w danym dniu go stać. Ale nie strzelaj bramek, no i tyle. No. Przed meczem nawet powiedziałem, że panowie, no, w tyle macie być tak strzelni jak wieko od trumny. No i szczerze mówiąc tak było, nie? A w przodzie mówię, strzelcie z pół sytuacji jedną bramkę. No i 30 sekunda przecież Darek Kurowski miał, prawda? No to podał do bramkarza. No to takich sytuacjach my nie wykorzystujemy, nie strzelimy. No to mamy taką sytuację, jaką mamy. No, zostało dwa mecze, tak tutaj kolega powiedział, 6 punktów do zdobycia. Jest jeszcze jakiś tam cień szansy punktowo, prawda, do utrzymania i będziemy walczyć, będziemy do końca starać się zdobywać punkty. A noż na wyjeździe może w końcu zapunktujemy, pełną pulę zdobędziemy.